Halo? Halo? Siema. Nie mogę gadać, jestem na zamku w Edynburgu. Ale to ty dzwonisz. Na razie. Z lotniska do naszego hotelu w Edynburgu docieramy szybko i komfortowo linią 100, która kursuje co 10 minut. W końcu dotarliśmy. Po otwieraniu wielu drzwi dotarliśmy do 215. Tak. No to tu mamy czajnik, jakieś ciasteczko i tak dalej. Pokoik. Taki zwykły. I szybko kibel zobaczmy. Prysznic. I tam. O! Typowo niebrytyjski kran. Zazwyczaj mają dwa takie obok siebie. Więc tak to wygląda. Widok. I widok mamy taki na ulicę i na przepiękną pogodę w Edynburgu. Dziękuję. Po zameldowaniu się i zostawieniu bagaży jedziemy do centrum miasta, by obczajać jeszcze kilka miejscówek, zanim zapadnie zmrok. Znajdujemy się właśnie na wzgórzu Carlton Hill i jest to wzgórze powulkaniczne, tak? Powulkaniczne? Powulkaniczne wzgórze. I nazywane jest Akropolem Edynburga. A dlaczego? To zaraz pokażemy. Chyba takie budowle. Chyba dlatego. Dokładnie. To wygląda. No i jest tu ładny widok na miasto z tej strony i tutaj na centrum, na zamek. Bardzo ładnie. Jak się okazuje, nawet nocą warto tu przyjść. Czy powiesz nam, w jakim tajemniczym miejscu się znajdujemy? Tak, znajdujemy się w Departamencie Magii. Departament of Magic. Teraz przyjmujemy napój miłosny. Napój miłosny, tak? Love potion, tak. Dobrze. Więc jest podobno trudny do zrobienia. Instrukcja jest bardzo długa. Ale jeżeli wykaże się mądrością, wiedzą, a moja miłość jest szczera, no to powinno się udać. Co teraz się dzieje tutaj z tymi buteleczkami? Muszę wybrać dobrą fiolkę. Bo? Jeżeli chcę, żeby moja miłość była wieczna. Ile masz wlać tego? Nie powiedzieli. Ryzykowna mikstura. To moja mikstura to jest Herbology 101 i na początek musimy wziąć maliny i zrobić z niej taką miazgę. Daję mandrake sap, cokolwiek to jest. Coś z mandragory. Coś z mandragory. I potem mam zatańczyć wokół stołu, więc tańczyć. O kurde. Ha 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 ha.
ziemię wrzucić do doniczki. Trzy razy w jedną stronę i dwa razy w drugą. Gotowa. Udała się mikstura? Udała się, bardzo dobra. To dobry z ciebie czarodziej. Dostaliśmy drinki. Wcześniej było pokazane, jak wychodzą z takiej skrzyni. To zobaczmy, jak smakuje shot. Jak on się nazywał? Magiczny shot. Brązki Scott. No to. Dobra. Jest mleczny taki. Ciemny rum. Ciemny rum. I Malibu. Nasileni tradycyjnym szkockim śniadaniem ruszamy na całodniowe zwiedzanie miasta. Na początek odwiedzimy Dean Village. Jest to bardzo ładna dzielnica Edynburga z XIX-wieczną zabudową. Warto udać się tutaj na krótki spacer pośród zieleni i ładnej rzeki. Oczywiście nie mogę zabraknąć polskich akcentów. No tak, ale nie dziwię się, że panu Edwardowi Edynburg się bardzo spodobał. No nam też Edynburg podoba. Tak jest. A teraz czas na szybką kawkę w The Cobblet Roastery i lecimy zwiedzać centrum miasta. Chciałam powiedzieć, że to jest pomnik Waltera Scotta, Sir Walter Scotta, szkockiego pisarza, no i generalnie jest przepotężny. Na zdjęciach, zanim przyjechaliśmy, nie robił takiego wrażenia. W ogóle nigdy się nie oddają zdjęcia, jak jest wielki. Jest bardzo wysoki, nie pamiętam ile ma metrów, ale można tam na samą górę wyjechać. Ma tam chyba ponad 200 schodów, o ile dobrze pamiętam. Chyba, że źle pamiętam. Tutaj można tiketa kupić. Tak. No i tutaj ten pomnik został wbudowany w XIX wieku po jego śmierci. I na tym pomniku są postacie z jego książek wbudowane. On sam sobie siedzi, obok niego jest jego pies. Ciekawe. Tutaj. Dziękuję. Jest to, jak widać, piękny przykład budowli gotyckiej. Dziękuję. Dziękujemy.
Spacerując sobie po klimatycznych uliczkach, docieramy do największej atrakcji, czyli do zamku w Edynburgu. Z tej XI-wiecznej fortecy doświadczamy fenomenalnych widoków na miasto. Na zamku możemy zwiedzać m.in. One O'Clock Gun, czyli jedno z najsłynniejszych działów w Szkocji, kaplicę Świętej Małgorzaty czy dom komendanta. Teraz jesteśmy w części zamku, która poświęcona jest najstarszej jednostce brytyjskiej armii. I już mówię, to jest The Royal Scots Regimental Museum. Utworzono tą jednostkę w 1633 roku. Proszę. Tak to wygląda. Powiem tak, historia brytyjskiej armii nas nie za bardzo zainteresowała, więc idziemy do więzień. Do więzienia? To chodźmy do więzienia. Prysznice takie mieli. Cela po prostu. A tak wygląda kibel. That would be James Miller, Mr. Howard. He is the government contractor for Virtues. I thought the standard good myself. And you're trying to bring yourself. Zdecydowanie największą atrakcją zamku są królewskie insygnia, złota korona, berło i miecz. Możemy je oglądać w Pałacu Królewskim po przejściu ogromnej kolejki. Niestety wewnątrz nie można robić zdjęć. No to nasze pierwszy obiad w Edynburgu. Co tam będziemy sobie jeść? Wegetariański haggis. No i nie wiem, czy już ciekawa jestem, jak można zrobić wegetariański haggis, bo to jest chyba w wątrobie owcy się rozmyje jej wnętrzności tam gotuje, tak? I to jest taka jakby szkocka kaszanka, tam jeszcze różne rzeczy są. No a to jest wersja wegetariańska, więc zaraz się dowiemy, co tu jest. No. Tak to wygląda. A ja mam tradycyjne fish and chips na rybie haddock, czyli plamiak. No to jemy. To opowiadaj. Ty już coś wiesz. No wszystko super. Rybka super. Tatarski sosik. Tak jest, tak wygląda. Przyłasku. Ale nie wiemy, co w nim jest. Tłusto i pysznie. Dlatego piwko lipa. Smak. Teraz mamy coś niespodziewanego, ale tradycją w Edynburgu jest takie coś, żeby sobie zamówić smażonego marsa. No to będziemy go jeść. Tutaj podają go z lodami i jakimś malinowym sosikiem. No to spróbujmy to. Z tymi lodami? Dobra.
No to fajnie. I... No ciekawe. Mars w panierce z lodami. Nietypowe. Fajnie, smakuje mi. To git. Victoria Street niewątpliwie może kojarzyć się z ulicą Pokątną z Harry'ego Pottera. A tutaj mamy cmentarz, skąd Rowling zgarnęła kilka nazwisk dla swoich postaci z serii książek o młodym czarodzieju. Trzydziestominutowy spacer z Pałacu Holyrood prowadzi nas na wzgórze Arthur's Seat. Szlak momentami jest delikatnie wymagający, ale nie jest długi, a widoki po drodze i ze szczytu wynagradzają wysiłek. We also import the majority of our juniper used in our gin. And primarily, we get that from either the obvious inherent sweetness that comes from the lime peels. Now, this is horrendously, arguably, a home. Can I just ask you to ask your guests what this is? What it at least looks like. Lucrecia? Even if you know so. Mustard. Lucrecia. And that's the general consensus, that it resembles maybe a porcini, something like that. But this is not going to make you a very good soup stock, okay? This is the bulb of a flower, the root of a flower. Known as Horus Root. Teraz będziemy swoją małą buteleczkę, którą żeśmy nalali, musimy zlabelować, że tak powiem, nakleić naklejki. Ślicznie. Sweetness, you may stop and pass it with your partner. So if you'd like to follow through with that, that would be appreciated. Pijemy sobie gimlet. Gin, sok z limonki. I jakiś słodzik. Woda chyba posłodzona. Wedle uznania. I jeszcze kolejne drinki czekają. To szybki update. Jeszcze na koniec dostaliśmy białe porto. A to wycieczka gin and tonic. Więc dziwne, ale nie protestowaliśmy. Jest słodziutkie bardzo. Słodziutkie bardzo, no. To jest spoko. Czas w Edynburgu dobiegł końca. Wracamy do hotelu, a kolejnego dnia wypożyczamy samochód i jedziemy odkrywać szkockie Highlands. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.